Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z Warszawy internetowa telewizja Polonina. Tutaj spotkała się Fundacja Polonia Gospodarcza Świata, właściwie jej członkowie, którzy zjechali niemal z 6 kontynentów po to, by omawiać sprawy związane z organizacją przyszłorocznej konferencji gospodarczej, która odbędzie się w Polsce w maju 2018 roku. Zapraszam Państwa już dzisiaj na tę konferencję oraz na relacje z obrad. Musimy patrzeć na jutro, nie na wczoraj. Wczorajsze doświadczenia nie mogą nam szkodzić w naszym wizerunku i pracy na jutro. Ja mam przed sobą ten materiał. Wszyscy członkowie Rady dostaną. To już jest chyba elektronicznym przekazem przekazane do Państwa. Po pierwsze, to musieliśmy powiedzieć, o kogo chodzi. O kogo? 20 milionów Polonii to jest abstrakcyjne pojęcie, proszę Państwa. Małe i średnie firmy dominują liczebnie i efektem wytwórczym we współczesnych gospodarkach krajów uprzemysłowionych. To nie my się mamy uświadomić, to się ma aparat państwa uświadomić. Zarządzający nimi właściciele to liczna społeczność, klasa wytwarzająca materialne dobra, więc nie cała Polonia, tylko część. Jak ta przedsiębiorczość wygląda? Przedsiębiorcy, właściciele małych firm o polskim rodowodzie działają na wszystkich kontynentach, niemalże wszystkich krajach. Potrafili w krajach osiedlenia, w nowym środowisku tworzyć miejsca pracy, osiągnąć sukces. Stanowią tę część licznej diaspory, tych 20 część, która posiada zdolność samoorganizacji, proszę Państwa. I to jest to, na co trzeba postawić. A międzynarodowa współpraca gospodarcza, związki z macierzą, kultywowanie tradycji, znajomość języka, to kapitał o dużej wartości. Umożliwia, ułatwia organizację międzynarodowej wymiany towarów, usług z modernizacji technicznej. To partnerstwo dla sukcesu, bo to ma być sukces obustronny. Polonii, krajów jej osiedlenia, międzynarodowy aspekt i Polski. I proszę Państwa, i to jest clou tematu, intelektualny clou. Do tego dodaliśmy, że szczególne znaczenie odgrywa nauka, w tym szkolnictwo, w szerszym znaczeniu środowiska naukowe. I potem teza jest końcowa. Nakierowanie starań, sił i środków na wymienione środowiska ma aktualnie kluczowe znaczenie. I potem są już konkretne propozycje. I z tymi tezami zapoznajemy struktury państwa, licząc, że coś z nich zauważą, zapamiętają, być może spełnią. Uważam, że to jest nasza rola i misja, ale ta ogólna. Trzeba sfotografować koniecznie, bo to jest producent, bardzo pozytywny. Dobrze? O! I potrzebujemy, żeby jego wspaniałe towary po świecie chodziły jak najszerzej. Wracam do konferencji, proszę Państwa. Często mamy mylne wyobrażenie co do poziomu rozwoju Afryki. To nie dotyczy tylko RPA, który jest krajem właściwie w pewnym sensie, może o dużych, wielkich kontrastach, ale rozwiniętym, posiadającym znakomite technologie, ale też ciekawy i chłonny na technologie z zewnątrz. I to są inne kraje, bardzo szybko rozwijające się tego rejonu, ugrupowania SADC, takie jak Botswana, Zambia, Mozambik. To są kraje, które dysponują dużymi zasobami mineralnymi, ale zaczynają także rozwijać nowoczesne technologie. To już nie tylko taka tradycyjna gospodarka oparta na surowcach, ale oni rozwijają budownictwo. Właśnie rośnie klasa średnia. To jest pole, żeby zapewnić im odpowiednie produkty, odpowiednią sprzedaż wszystkich tych artykułów, czy też produktów, które Polska tak świetnie opanowała, które coraz skuteczniej sprzedajemy nie tylko w Europie, ale również poza Europą na różnych rynkach świata. Afryka jest jednym z tych kontynentów, do których możemy to kierować. Także ja jestem wielkim optymistą i szalenie się cieszę, że jest takie wsparcie fundacji w tym zakresie, bo to jest wielka szansa dla polskich firm. A czas jest najwyższy, dlatego że jest to właściwy moment, właściwie jeden z ostatnich. Jeżeli my tam nie znajdziemy się na tych rynkach, to za kilka lat będą na pewno inni, którzy będą chcieli zająć nasze miejsce. I powinniśmy to wykorzystać. Ja na to liczę, że wspólnie będziemy mogli to przeprowadzić. Polska wysyła regularnie swoich wynalazców młodych, starszych na różne targi międzynarodowe. Między innymi byli polscy wynalazcy w Brukseli. Otóż tak się zdarza, że niektórzy mogą wyjeżdżać, a niektórzy nie mogą, bo nie mają pieniędzy. Fundacja Polonia International
pomogła 10 młodym przyjechać do Belgii i przedstawić swoje projekty. Niektóre były promowane, dostały złoty medal i niektóre też wyróżnienia od jury. W tym samym pędzie Fundacja Polonia też daje małe nagrody tutaj w Polsce, na targach wynalazców tutaj w Polsce, w Katowicach. Małe nagrody, ale w zeszłym roku daliśmy i w tym roku też daliśmy i na dodatek byliśmy w jury międzynarodowym. Na tych targach jest bardzo dużo wynalazców z Chin, z Wietnamu, z USA, Belgii, Francji i tak dalej. Także to jest wielka przemiana mózgowa, jeżeli mogę tak powiedzieć. I myślę, że Polska mogłaby zamiast sprzedawać jak dawniej węgiel, sprzedawać swoją siłę intelektualną. Tu z Polski, czyli nie wiem, firmy w Belgii na przykład, nie wiem jak w innych krajach, mocne firmy, zauważyły, że księgowość im kosztuje tyle na rynku wewnętrznym, a jak wysyłają to do Indii, to im kosztuje mniej albo do Czech. I myślałem sobie, że mogłaby istnieć taka ewentualność, że Polska mogłaby być tutaj, jakby powiedzieć, centrum, gdzie wysyłałoby się przerób intelektualny, księgowość, jakieś graficzne rzeczy, czy wymiana intelektualna. Nie chodzi o to, żeby polskie mózgi wyjeżdżały za granicę, tylko stąd były operatywne. Zdaje mi się, że to na tym nam zależy. Ja czasami znajduję się na dziwnych miejscach i dziwnych okolicznościach, ale między innymi znalazłam się na takim konferencji klubu platynowego biznesu, gdzie właśnie tematem była Afryka i były właśnie zachęcania, co dla Polski jest ważne, inwestycji i są banki, które by pomogły inwestycji w górnictwo. Polska ma ogromne doświadczenia właśnie, jeżeli chodzi o górnictwo, więc tutaj też się otwiera pewien, musiałabym odgrzebać moje wizytówki i kontakty, które z tymi bankami mam, gdzie jeżeli ktoś by chciał zainteresować się właśnie inwestycjami w górnictwo w Afryce. Zapraszam. Dziękuję, jak ja jeszcze raz podziękowałam, dziękuję Ci jeszcze raz. Ja uważam, że dajmy oklaski dla Pana Prezesa. Będzie udokumentowany, kto nie klaskał.